Zapraszamy na ostatnie październikowe agrowiadomości non-stop, a w nich kolejny tydzień protestów producentów rolnych w sprawie ustawy piątka dla zwierząt. Tym razem rolnicy urządzili w Polsce kilkaset blokad dróg. Ogromne trudności ze zbiorem kukurydzy. Opady deszczu skutecznie utrudniały wjazd na pola i zawilgociły ziarno. W wiadomościach sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w całym kraju. Opóźnione zbiory kukurydzy czy buraków cukrowych opóźniają się w pszenicy. Czy jest jeszcze szansa na skuteczne zasiewy? W skupach ceny w górę, zyskują pszenica i rzepak, minimalne ruchy cenowe w przypadku żywca wieprzowego i wołowego. W ubiegłym tygodniu, zgodnie z zapowiedziami, rolnicy zablokowali drogi w całym kraju. Był to kolejny z serii protestów przeciwko tzw. piątce dla zwierząt. Blokady objęły drogi wojewódzkie i krajowe. Opublikowana przez organizatorów lista zbiorcza uwzględniała ponad 100 miejsc, ale w ciągu dnia punktów, w których protestowali rolnicy, przybywało. Blokowanie dróg to nie jedyna forma protestu. Rolnicy odwiedzają domy i biura polityków, którzy poparli ustawę, zostawiając im obornik i słomę oraz transparenty nazywające tych posłów zdrajcami polskiej wsi. Protest rolników jest popierany przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Prezesi zebrani na naradzie, która odbyła się w biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie w dniu 20 października 2020 roku, popierają kontynuację protestów w sprawie zaprzestania prac nad ustawą o ochronie zwierząt, wspierając rolników, którzy chcą wziąć w nich udział. Jednocześnie prezesi wojewódzkich izb rolniczych żądają spotkania z premierem w celu rozwiązania napiętej sytuacji na wsi w związku z procedowaną ustawą, informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych. Spotkania z premierem żądają również organizatorzy protestów, ponadto żądają odrzucenia nowelizacji ustawy w całości. Jak zapowiadają, rolnicy są pokojowo nastawieni, ale w razie konieczności będą się bronić. Podczas środowych protestów rolnicy rozdawali jabłka i ulotki informacyjne kierowcom, którzy ze względu na protest utknęli w korkach. Wyjątkowo trudny jest w tym roku zbiór kukurydzy na ziarno. Październikowe opady deszczu praktycznie na terenie całego kraju skutecznie utrudniają wjazd w pola. Dodatkowo mokre dni sprawiły, że kukurydza ma bardzo dużą wilgotność. Niestety taka sytuacja to nie tylko miejscowe kłopoty. Jak informują przedstawiciele terenowi Grupy Azoty, żniwa kukurydziane przebiegają w całej Polsce bardzo podobnie. W ostatnich tygodniach spadło bardzo dużo deszczu, co spowodowało, że pola są podmokłe i są trudności z koszeniem kukurydzy. Jeśli chodzi o wilgotność ziarna, rzadko się zdarza, żeby kukurydza miała poniżej 30%, często jest to powyżej. Zdarzają się też kukurydze, które mają wilgotność w granicach 38%. Niestety nie jest jeszcze zbierana. Spowodowane to jest jej wysoką wilgotnością. Wilgotność waha się między 30-36%, a więcej procent. Nie jest to uzasadnione ekonomicznie, żeby te plantacje zbierać. Oczywiście można ją próbować kosić i dosuszać, ale nie jest to uzasadnione ekonomicznie. Podobna sytuacja występuje w pozostałej części kraju. Jak informują nas przedstawiciele terenowi, najgorzej pod względem wilgotności ziarna było w Świętokrzyskim, na Mazowszu i południowych Mazurach i Śląsku, gdzie parametr ten sięgał wartości nawet 40%. Tylko nieznacznie lepiej jest w pozostałej części Polski. Wysoka wilgotność powoduje, że w wielu miejscach rolnicy nie decydują się na zbiór, bo po prostu nie mają możliwości suszenia ziarna albo im się to nie opłaca. Plony w tym roku są bardzo różne. Są miejsca, gdzie rolnicy mogą być zadowoleni ze zbiorów, ale i są takie, gdzie daleko nie tylko do rekordów, ale nawet do umiarkowanego zadowolenia. Pierwsze relacje rolników ze zbiorów kukurydzy nie są optymistyczne, ponieważ uzyskiwane plony ziarna kukurydzy są mniejsze niż oczekiwania rolników. Plony te kształtują się obecnie na poziomie 7-9 ton z hektara przy wilgotności ziarna 32-37%. Kukurydza od początku zbudowała potencjał do wysokiego plonu, jednak od momentu pojawienia się wiechy i kwitnienia w wielu miejscach Polski Centralnej wystąpiły niedobory wody, co przełożyło się na zaziarnienie kolby. Kukurydza, które zaschły wcześniej, plonują na poziomie 6-8 ton, natomiast te, które dłużej pozostają zielone, plonują na poziomie 9-12 ton. Wpływ na plon kukurydzy miał tegoroczny cały sezon. Przypomnijmy, że w początkowej fazie oraz latem mieliśmy do czynienia z okresami suszy, w niektórych miejscach bardzo głębokiej. Stąd na przykład na wschodnim Mazowszu dotychczasowe plony wahają się w granicach od 6-9 ton. Podobna sytuacja ma miejsce na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Miejscami jednak plony znacząco się wybijają. O wartościach zbliżonych do 15 ton z hektara informują rolnicy z Podkarpacia, Ziemi Świętokrzyskiej czy Polesia Lubelskiego.
Ceny w skupach nie powalają. Należy pamiętać, że w dużej mierze są one uzależnione od wilgotności ziarna. Przy obecnej sytuacji z zawilgoceniem potrącenia za każdy procent prowadzą do dużych obniżek cenowych. Dla ziarna o wilgotności 30% ustalane są ceny skupu, a za każdy procent powyżej 30% rolnik może spodziewać się potrąceń ceny. Obecnie firmy skupujące ziarno mokre kukurydzy oferują ceny na poziomie 390-430 zł za tonę. Cena, jaką proponują lokalne punkty skupujące, wynosi 420-480 zł za tonę netto przy wilgotności 30%. Jeśli chodzi o przedział cenowy, jaki jest w moim regionie, to waha się między 380-450 zł netto. Kukurydza mokra w innych częściach kraju skupowana jest w cenie od 370-390 zł na Podkarpaciu, w Świętokrzyskim, na Śląsku i zachodzie kraju do około 450, a nawet 490 zł na Mazowszu. Warto dodać, że nieco wyższe ceny od proponowanych na chwilę obecną można uzyskać po podpisaniu kontraktów. Początkowo z powodu suszy, następnie z powodu deszczowej pogody. Siewy pszenicy w wielu regionach kraju musiały zostać opóźnione. Duża część plantacji z powodów agrotechnicznych, późne zejście z pola przed plonu, czeka jeszcze na siew. Teoretycznie w całym kraju siewy zbóż powinny być już na ukończeniu. Okazuje się jednak, że spory areał pod pszenicę czeka jeszcze na obsiew. Około 2-3 tygodni przesunięte mamy całe terminy siewów. To już dawno powinno być na tym polu zasiane. Już zapomniane, a my dopiero teraz wchodzimy, bo nie dało się wjechać. Problemy były masakryczne z kopaniem, to wszystko tonęło. Z powodu nadmiaru wody problemem jest odpowiednie przygotowanie pola do siewu. Należy pamiętać, że jest to czynnik bardzo ważny. Część rolników próbuje już w zasadzie takie siewy po tym okresie deszczowym, próbuje już uprawiać glebę, ale bardzo duża ilość przypadków jest taka, że ta gleba jest zbyt mokra. I można zepsuć strukturę gleby, tak, w tym momencie. Także tutaj zalecałbym jednak mimo wszystko czekanie do takiego momentu, aż ta gleba będzie się rozsypywać, tak żeby nie zepsuć agregatów glebowych i żeby później nie mieć problemów chociażby z zaskorupieniem czy zamuleniem, tak, jeżeli ten deszcz przyjdzie już po siewie tej pszenicy. W zasadzie mamy ten termin siewu pszenicy taki w miarę optymalny, w miarę bezpieczny, tak jak te ostatnie lata pokazały, nawet do połowy listopada. Tutaj najważniejsze jest to, żeby ta gleba była przeschnięta i żeby dało ją się uprawić. Nie uprawiać na siłę, przed tym przestrzegam, bo to będzie skutkowało kolejnymi problemami, które już będą bardzo trudne do naprawienia i w zasadzie czasami nie do naprawienia, tak, bo będzie trzeba na przykład robić przesiewy. Nadmiar deszczu to nie tylko problemy z uprawą gleby, ale również ze zbiorem przedplonów. Na polach, na których powinna być już wsiana pszenica z powodu deszczowej aury, nadal rosną buraki czy kukurydza. Nawet w tej chwili mówimy, że ten termin jest opóźniony, bo w zasadzie te optymalne terminy skończyły się gdzieś, powiedzmy sobie, na poziomie 10 października i w tej chwili już wchodzimy w taki okres opóźnionych siewów i już w zasadzie należałoby zwiększać te normy wysiewu. Z tym, że tutaj też przestrzegam, w zależności od tego, z jakiego pułapu startujemy, bo tutaj mówimy, żeby zwiększać o 10-15% w stosunku do terminu optymalnego, tak, tą normę wysiewu, ale przestrzegam przed takim zbyt gęstym siewem. Ja bym tutaj proponował takie siewy na poziomie 400-450 ziaren na metrze kwadratowym, to znaczy na poziomie 180-190, 200, może 220 kg masy nasion na hektar, w zależności oczywiście od MTZ-u, od siły kiełkowania. Natomiast jeżeli mówimy o takich skrajnie późnych terminach siewu, tak, czyli powiedzmy sobie koniec listopada, czy nawet początek grudnia, tutaj oczywiście już to są już siewy bardzo ryzykowne i tutaj w zasadzie już można by było się zastanowić raczej nad formami przewódkowymi, to znaczy nad pszenicami jarymi, które wykazują dużą zimotrwałość, dużą mrozoodporność, niż w takich sytuacjach siać pszenicę zimą, powiedzmy sobie, tego 5 czy 10 grudnia, nawet jeżeli warunki pozwolą. W przypadku późnego siewu pszenicy bardzo ważny jest odpowiedni dobór odmiany. Powinna się ona charakteryzować wysoką mrozoodpornością w okresie zimowym, a także odpornością na wiosenne przymrozki. Bardzo ważna będzie również zdolność danej odmiany do wczesnego uruchomienia rozwoju wiosną, ponieważ przekłada się to na wydłużony okres krzewienia w okresie wiosennym. Należy pamiętać, że przechodzenie pszenicy o zimę z jednej fazy do kolejnej zachodzi bardzo szybko. Warto więc sprawdzić w wynikach coboru, które odmiany mają wybitną zimotrwałość, co przełoży się na mniejsze uszkodzenia i straty po zimie, a wiosną po rozpoczęciu wegetacji rośliny będą miały zapewniony lepszy start. Zwiększy to gwarancję na lepszy rozwój roślin, a także wyższe plonowanie.
Były minister rolnictwa i europoseł Krzysztof Jurgiel pyta w Komisji Europejskiej o powody niewprowadzenia równych i niedyskryminujących płatności bezpośrednich dla rolników z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Parlament Europejski przegłosował stanowisko do proponowanych rozporządzeń mających uregulować wspólną politykę rolną w latach 2021-2027. Odrzucono m.in. poprawki zmierzające do wyrównania dopłat. 22 października Krzysztof Jurgiel zadał w Komisji Europejskiej pytanie. Parlament Europejski jest w trakcie finalizowania reformy wspólnej polityki rolnej po 2020 roku. Jest to już kolejna zmiana WPR, która nie czyni zadość postulatom wyrównania niesprawiedliwego i dyskryminującego niektóre państwa członkowskie, w tym Polskę, podziału środków przewidzianych na dopłaty bezpośrednie dla rolników. Jurgiel zauważa, że proponowany system prowadzi do utrzymania rażąco niesprawiedliwych różnic w wysokości dopłat, naruszając zasadę niedyskryminacji rolników ze względu na przynależność państwową, a ponadto narusza zakaz dyskryminacji między producentami wewnątrz Unii. Zgodnie z prawem unijnym, przy ustalaniu wspólnej polityki rolnej mogą być brane pod uwagę różnice między regionami rolniczymi, nie zaś różnice między państwami członkowskimi. Na niesprawiedliwość tego systemu kilkakrotnie zwracał uwagę Parlament Europejski w swoich rezolucjach z 2008, 2010 i 2011 roku, w sprawozdaniach Capoulosa Santosa, Liona i Dessa. Wszyscy rolnicy z Unii Europejskiej muszą spełniać te same standardy i stoją wobec podobnych wyzwań, jednak nie dostają na to takich samych środków. W związku z tym pytanie, dlaczego Komisja Europejska, ustalając zasady płatności, po raz kolejny narusza artykuły Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dodaje w swoim zapytaniu Jurgiel. Ten tryb postępowania wymaga od Komisji Europejskiej udzielenia odpowiedzi na piśmie. Jak tylko się ona pojawi, będziemy Państwa o tym informowali. Ostatni tydzień w skupach to kolejne wzrosty cen produktów zbożowych. Wyraźne zwyżki cen dotyczyły m.in. pszenicy konsumpcyjnej i paszowej. Coraz lepsze ceny oferowane są także za rzepak. Ceny żywca wieprzowego i wołowego wykazują niewielkie zmiany, a średnie krajowe w obu przypadkach zmieniały się symbolicznie. Aż w 12 województwach wyraźnie zwyżkowały ceny za tonę pszenicy konsumpcyjnej. Granica 800 zł osiągnięta lub przekroczona jest w 8 z nich. Maksymalna cena dla Polski jest tylko o złotówkę niższa od 900 zł. Średnia krajowa wzrosła w ostatnim tygodniu o 25 zł, a trend miesięczny jest bliski 10% na plusie. Również niewiele brakuje trendowi miesięcznemu średniej krajowej pszenicy paszowej do osiągnięcia poziomu dwucyfrowego. W ostatnich 7 dniach średnia cena dla kraju za to zboże zyskała aż 26 zł. Skrajne ceny nie zmieniły się, ale widełki cenowe w większości miejsc powiększyły się o wartość od 10 do 70 zł. Umacnia się ponad granicą 600 zł średnia krajowa cena za tonę pszenżyta. W ostatnim tygodniu wzrosła ona o 9 zł. W kilku miejscach notowaliśmy pokaźne wzrosty sięgające nawet 100 zł. Najniższa cena dla kraju pozostała niezmieniona, ale maksymalna zyskała 40 zł i przekroczyła poziom 700 zł. Kurczy się liczba województw, w których za tonę żyta konsumpcyjnego płaci się poniżej 500 zł, a rośnie ta z ceną co najmniej 600 zł. Nadal jednak minimalna dla Polski jest na poziomie 420 zł, ale maksymalna podniosła się o 30, powyżej granicy 600 zł. Średnia krajowa zyskała w ostatnim tygodniu 9 zł. Na palcach jednej ręki można policzyć zmiany w widełkach cenowych jęczmienia w poszczególnych województwach. W większości miejsc ceny nie zmieniały się, co dotyczyło także skrajnych cen dla Polski. Kilka dodatnich zmian podniosło średnią krajową o 3 zł. Jest ona dokładnie o 30 zł wyższa niż miesiąc temu. Tylko jedną zmianę w widełkach cenowych nanieśliśmy na mapie cenowej owsa konsumpcyjnego. O 10 zł wzrosła najwyższa cena za tonę tego zboża oferowana w zachodniopomorskim. Skrajne dla Polski bez zmian, a kosmetyczny, 1-złotowy wzrost zaliczyła średnia krajowa. Z kolei średnia krajowa za tonę kukurydzy suchej zyskała w ostatnim tygodniu 12 zł, ale nadal trend miesięczny jest ujemny. W ostatnich 7 dniach ceny rosły, o czym świadczy fakt, że w 5 województwach można otrzymać za kukurydzę 700 i więcej złotych. Maksymalna dla Polski zyskała 20 zł, a minimalna pozostała na niezmienionym poziomie. Granicę 1800 zł przekroczyła w ostatnich dniach maksymalna cena dla Polski za tonę rzepaku. Od naszego ostatniego notowania zyskała ona 25 zł. Jeszcze więcej, bo o 30 zł podniosła się cena minimalna. Wzrosty w większości województw podwyższyły średnią krajową o 15 zł. Już bardzo niewiele brakuje jej do poziomu 1700 zł. W 4 województwach zmieniły się w ostatnim tygodniu widełki cenowe za kilogram żywca wieprzowego. W 3 wprowadziliśmy korekty w dół, w 1 minimalną korektę w górę. Skrajne ceny dla Polski nie uległy zmianie, a średnia krajowa straciła symboliczny 1 grosz.
Również o 1 grosz, tyle że w górę zmieniła się średnia krajowa cena za kilogram żywca wołowego. Widełki cenowe w poszczególnych miejscach są bardzo stabilne, bez zmian m.in. skrajne ceny dla Polski. Tylko w Kujawsko-Pomorskim o 20 groszy podniosła się cena minimalna. Trend miesięczny na niewielkim plusie.